Cześć, witam wszystkich. W starocie antyki porcelana militaria. Dzisiaj kolejny pakiet zakupów, jaki udało mi się zrobić. Od czego tu zaczniemy może? Zaczniemy od... A pudełeczek, może po kolei tu z przodu będziemy lecieć. Pudełeczka drewniane, takie piękne, zdobione. Takie pudełeczka kupuję, jeżeli są... Jakieś tam mają grafiki, tutaj takie zdobienia. Za każde z tych pudełeczek zapłaciłem, to jest bardzo ładne. Zapłaciłem, jakieś inicjały chyba są, czy... zapłaciłem 5 zł, także tyle. Za to pudełeczko lepsze. Spójrzcie, jakie piękne. Zapłaciłem 15 zł, ale wykonanie, no mistrzostwo. Naprawdę. Kolejna rzecz tutaj po kolei. Piękny taki metalowy odlew orła pruskiego. To chyba dokładnie jest austriacki, ze starej maszyny. Następna rzecz będzie również odlew. Też ze starej maszyny. Trochę większy, cięższy. Aniołki. Za ten zapłaciłem 20 zł. Fajnie gdzieś powiesić sobie na ścianę, na stodołę. No różnie ludzie tam przyozdabiają. Zawsze to jest ciekawa rzecz taka. Taki szyldzik jakiś czy... Teraz tak, może przejdźmy do porcelany. Tutaj jest zestaw porcelany. Tu są trzy puzdra takie mojej żony. Ona kupuje po prostu to, co jej się podoba, nie? Otóż cukierki wsadzone na święta. To jest sygnowane. Nie wiem nawet, co to jest za sygnatura. Ale ładne zdobienia, spójrzcie, tutaj z boku są. Takie wytłoczone. Jakby. Motyw kwiatowy, bardzo ładne. Za to zapłaciliśmy chyba 15 zł. Tutaj kolejna jest. Taki kształt chyba ośmiokątny. Uchwycik kurczaczek jest taki. Również na jakieś słodycze, na jakieś... Takie różne rzeczy, kto co na co woli. To jest prawdopodobnie... Na słodycze chyba. Tu jest bardzo ciekawe. Za to zapłaciliśmy 5 zł, bo to jest pęknięty uchwyt. To jest niesygnowane, ale kształtem przypomina to tak jakby, nie wiem, karuzele. W Wesołym Miasteczku. Bardzo ładne. Za to też 5 zł zapłacone było. Porcelany kolejną rzeczą to jest tutaj takie trio, sygnatura RK Rudolf Kampf. Sprawdzałem tą sygnaturę, to jest 1939-45 rok. Za te trio zapłaciłem 20 zł. Spójrzcie, jakie talerzyki pięknie zdobione, naprawdę. I również tu krawędzie takie. Tu talerzyki akurat nie są sygnowane, a filiżanka jest. Kocie, co ty robisz? Następne, słuchajcie, to nie wiem, co to jest, za to zapłaciłem. A za te trio zapłaciłem 20 zł. Tu jest kolejna rzecz. Filiżanka. Ja nie wiem, jeżeli ktoś wie, bo ona nie jest sygnowana. Jest jakiś numer katalogowy. Ale jest naprawdę piękna, delikatna. Mi się wydaje, że to taka, że to może być coś z porcelany śląskiej. To tak jest na wzór tutaj ten uchwyt tej porcelany, tak zwanej patyczak.
Nie przypomina mi to tutaj motyw, taki wzór jakby truskawki. Czy ja dobrze to kojarzę? Nie wiem. No, bardzo fajna taka mokka, cieniutka porcelana dosyć. Ładnie to wygląda. 20 zł kupiłem. Kolejna rzecz to jest. Teraz już nie wiem, którą kupiłem, a którą miałem wcześniej. Zestaw. Filiżanka i talerzyk, spodek miśnia Meissen. Tylko to nie jest ta miśnia królewska. To jest miśnia ta Karla Teicherta. Ja nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Jest to no, sygnatura z 1923-1929 rok. Za nią zapłaciłem 30 zł. One chodzą lekko ponad 100 zł. A i tu mam drugą do pokazania. Do kompletu. Wzór typowy, tak jak ta miśnia znana, słynna. Spójrzcie, nawet tutaj mocowanie jest. Uszka. Bardzo podobne, jak nie taki sam motyw. Także mam już dwie takie filiżaneczki. I aha, za nią zapłaciłem 30 zł i do tego takie puzderko mi tam pan dorzucił. Takie jakieś porcelanowe, ale jest. Kolejna rzecz to jest telefon bakelitowy stary na korbkę. Za niego zapłaciłem 30 zł. Fajna ozdoba, gdzieś może komuś do jakiejś rekonstrukcji się przyda, historycznej, gdzieś jakieś przedwojenne wyposażenie czegoś. To tyle. Kolejną rzeczą jest tutaj, spójrzcie, reklama margaryny Teuta. Fritz Homan. To jest coś na wzór. Właśnie to takie ciekawe dosyć jest, bo to są uchwyty, jakby to była jakaś taka patera, taka do noszenia, ale z drugiej strony jest to jakby takie okienko otwierane. Trochę mi to się tak kojarzy z takim bulajem, czyli okienkiem otwieranym okrętowym. Wiadomo, to jest ze sklejki wykonane, ale stara reklama. Fajna. Firma istnieje od 1876 roku. Istniała. Reklamy dobrze się sprzedają. Kolejna rzecz tutaj jest troszkę z militarki. Cztery hełmy. Luftschutz. To jest obrona przeciwlotnicza. Te hełmy są z okresu III Rzeszy. Spójrzcie, za ten zapłaciłem chyba 270 zł. Oryginalny fasunek. Tutaj jest sygnowany, takie na karczku. Resztki oryginalnej kalki. Niestety część jest tutaj zdrapana, ale oryginalne malowanie. Mówię, za to dałem 270 zł. I te trzy hełmy, za te trzy sztuki zapłaciłem 800 zł, więc to wychodzi. Też niecałe 300 zł za sztukę. Również oryginalne malowanie, oryginalny fasunek. Środek hełmu to się nazywa fasunek. Jeden, drugi, ten jest ciekawy, bo tutaj ten odpowietrzniki, wywieczniki, to w sumie jest taki jakiś no niespotykany. Zazwyczaj to jest takie w kształcie dziurek. Niektórzy mówią na to solniczka, ale solniczka prawidłowo to się nazywa takie, z takimi dziurkami, tylko takie lekko wypukłe jakby są. No, tutaj również fasuneczek taki wygląda. Nie wiem, czy ten nie jest czasem powojenny jakiś. Te hełmy były wykorzystywane po wojnie przez straż pożarną. O, tutaj mam oryginalne. Oryginalne malowanie również. Tu nawet widać takie jakieś malowanie niechlujne pędzlem. Dobrze.
Kolejną rzeczą to jest taki miernik. Słuchajcie, stary mierniczek. Tutaj spójrzcie, tabliczka fajna, jest oryginalna. On sam waży naprawdę, nie wiem, z 20 kilo. Jest to miernik angielski, woltomierz. Tutaj spójrzcie, jest tabliczka z opisem, takie urządzenie, dokładnie jeszcze nie rozszyfrowałem. No i tutaj macie firmę, angielska firma. Tu przyciski mamy. Przełączniki. Sprawdzałem, jest to z lat 50., czyli zaraz powojennych. Problem z tą wtyczką, żeby to zamknąć. O, udało się. I facet chciał za to 60 zł. Ja mówię, ile ten woltomierz? Otworzyłem, patrzę, że to woltomierz. On mówi, o, dobrze, że pan powiedział, że to woltomierz, to chociaż wiem, co to jest. No, zaproponowałem 50 zł, zgodził się. Spójrzcie na łączenia tutaj tych ścianek, nawet tej skrzynki. No, to jest takie naprawdę stare urządzenie. 50 zł. Naprawdę cena bardzo dobra mi się wydaje. I rzecz tutaj, spójrzcie, z której jestem bardzo zadowolony. Stara maszyna, lata 69-70. NRD na feningi. Świetna maszyna, naprawdę za niewielkie pieniądze. Nie wiem sam, czy sobie ją zostawić, czy sprzedawać, bo myślałem, żeby powiesić, to kurde, w przedpokoju po prostu taka atrakcja, jak ktoś przyjdzie, to... Działająca. Jeszcze nie wiem, o co tutaj w niej chodzi, także tutaj nie rozszyfrowałem. Tutaj niestety na feningi, ale pewnie da radę to przerobić. Tych feningów mam tutaj z 15 czy 20, 10 feningówek, także można sobie tutaj pograć. A słuchajcie, pieniądze śmieszne, a naprawdę tutaj ja wam pokażę. Tu się wyłącza. Ja wam pokażę, jakie to jest stopień tutaj skomplikowania, ile tutaj trzeba było. Zaraz, moment, bo... O! Spójrzcie na to. Ile tu jest przekaźników, styczników i wszelkiego ustrojstwa. No i to tyle. Wkrótce będzie kolejny film, bo mi paczki już z Niemiec idą, także pokażemy, co tam się udało kupić. Sporo rzeczy tam jest dla mnie, które zostawiam sobie. Te hełmy 4 też zostają tutaj u mnie, resztę z tą maszyną się zastanawiam, no bo mówię, fajna rzecz. Dosyć tanio mi się to udało kupić. Zastanawiam się, czy po prostu nie powiesić tego u siebie w domu. Dobra. Aha, jeszcze z takich rzeczy. Udało mi się kupić piękną taką sosierkę Villeroy Bosch. Niestety ją już sprzedałem, więc nie pokażę. Sygnowanie tam było 1874-1909 rok. Za 50 zł piękna. Tutaj spójrzcie zdjęcie. I to tyle. To na razie. Żegnam wszystkich do kolejnego, mam nadzieję, wkrótce.